Witam Państwa serdecznie na konferencji kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Kandydatów, którzy w najbliższym czasie zmierzą się w walce o głosy w wyborach parlamentarnych. Chciałbym przywitać serdecznie przewodniczącego Bialskiej Platformy Obywatelskiej, pana prezydenta Michała Litwiniuka. Wśród nas jest również jego zastępca, pan Maciej Buczyński, kandydat z Koalicji Obywatelskiej z Białej Podlaskiej, który startuje z miejsca numer 5. Witamy serdecznie, panie prezydencie. Zaszczycili naszą obecnością szefowie regionu Platformy Obywatelskiej. To jest pan poseł Stanisław Żmijan, który startuje z Koalicji Obywatelskiej z miejsca numer 3. Witamy, panie pośle. Ale także wśród nas jest przewodniczący Inicjatywy Polskiej Regionu Lubelskiego, pan Adam Wiczuk. Witamy serdecznie. Gdzieś tutaj był albo za chwilkę się pojawi. A także startujący z miejsca numer 19, znany bialski radny samorządowiec, pan dr Edward Borodiuk. Witamy serdecznie. Wśród nas są przedstawiciele wielu różnych organizacji, między innymi Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Nowoczesnej, przedstawiciele KOD-u, przedstawiciele emerytowanych pracowników służb mundurowych, emerytowani piloci, emerytowani policjanci, radni. Witam serdecznie szefa klubu radnych naszej Bialskiej Koalicji Obywatelskiej, pana Roberta Woźniaka. Oraz wszystkie osoby, które życzą dobrze naszemu kraju, dobrze naszej liście i chcą, abyśmy 15 października zmienili władzę na Koalicję Obywatelską. W chwili obecnej poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Michała Litwiniuka. Dzień dobry Państwu. Jest niezmiernie miłym doświadczeniem móc stanąć na tle tak wspaniale prezentującej się silnej, demokratycznej, polskiej i proeuropejskiej drużyny. Nie tylko kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, ale też osób na co dzień zaangażowanych w działalność społeczną, nie tylko w wymiarze samorządowym, ale także wojewódzkim i ogólnopolskim. Jako prezydent miasta jestem szczególnie dumny, że między innymi w Białej Podlaskiej to środowisko jest tak silne, że jako prezydent miasta, czując i otrzymując na co dzień ich wsparcie, mam możliwość wykazywania się w swojej pracy samorządowej, że otoczony wspaniałą drużyną, gronem świetnych współpracowników, mogę czerpać razem z mieszkańcami Białej Podlaskiej satysfakcję z bezprecedensowego, dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny. Ale nie tylko o małych ojczyznach dziś będzie mowa, bo jesteśmy w przededniu wyborów do parlamentu, do obu izb parlamentu, Sejmu i Senatu, gdzie będzie decydować się przyszły kierunek rozwoju naszego kraju, tym samym także naszych małych ojczyzn. Niedawno miałem zaszczyt i osobistą przyjemność razem z 500 000 Polaków uczestniczyć 4 czerwca w Wielkim Marszu Wolności w Warszawie. Przyjechaliśmy tam z naszych małych ojczyzn, z każdego zakątka Polski, naszego wspólnego domu, powodowani troską o dalszy rozwój naszego kraju, powodowani troską o kierunek jego rozwoju, o miejsce, które Polska powinna zajmować w Europie i w świecie. Przybyliśmy tam złączeni świadomością, że nie wyobrażamy sobie, by to miejsce miało nie znajdować się we wspólnej, demokratycznej Europie, w jej wielkiej rodzinie krajów demokratycznych Unii Europejskiej. Podobnie złączeni stajemy dzisiaj przed Państwem w przekonaniu, że kandydaci, których dziś chcemy mieszkańcom ziemi bialskiej zaproponować, dokładnie te same wartości prezentują. Gwarantem realizacji tych wartości w przyszłym polskim parlamencie będą. Jest mi niezmiernie miło, że jest z nami przewodniczący Platformy Obywatelskiej regionu lubelskiego, poseł
na Sejm RP Stanisław Żmijan, startujący z trzeciego miejsca naszej listy w okręgu numer 7 Chełmsko-Zamońskim. Jest mi również bardzo miło i czuję tę satysfakcję także jako bialczanin, jako prezydent miasta, jako przewodniczący struktur naszego środowiska w naszym mieście, że na tej liście znaleźli się także na co dzień mój zastępca, wyjątkowo doświadczony samorządowiec, fachowiec, bezpartyjny, oddany swojej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta, pan prezydent Maciej Buczyński oraz jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców w naszym mieście, radny senior Edward Borodyjuk. Z pełnym przekonaniem popieram gorąco te kandydatury. Jestem przekonany, że program Koalicji Obywatelskiej, który znamionuje prognozę dynamicznego rozwoju naszego kraju, ale i także naszych małych ojczyzn, który jest gwarancją rozwoju Polski jako kraju praworządnego, jako kraju demokratycznego, jako kraju równych szans i jako kraju będącego na stałe trwałym elementem europejskiego demokratycznego porządku wspólnej rodziny krajów Unii Europejskiej, że z tym programem, idąc do wyborów, do tego programu, przekonując Polaków, mieszkańców Białej Podlaskiej, naszej ziemi podlaskiej, wspólnie w październiku osiągniemy ten wymarzony sukces. Ten wymarzony sukces ma swoje wymierne imię. To jest nadzieja na dobrą przyszłość. Nie nas samych. Mówimy o miejscu Polski w Europie i na świecie, które zdeterminuje losy kolejnych pokoleń, dzieci i wnuków, nas dziś kształtujących otaczającą nas rzeczywistość. I nie mamy żadnych wątpliwości, stojąc tu przed wami jak jedna wielka demokratyczna rodzina, że właśnie takiego kraju także dla pokolenia naszych dzieci i wnuków pragniemy. To stąd nasza determinacja, by zrobić wszystko, by w tych wyborach wygrała Koalicja Obywatelska, by dzisiejsza opozycja demokratyczna przejęła stery rządów i odpowiedzialność za dalszy rozwój naszego kraju. Jeszcze raz bardzo chcę podkreślić swoją wdzięczność wobec wszystkich kandydatów, którzy biorą na swoje osobiste barki odpowiedzialność za zmierzenie się w tym wyborczym wyścigu. Chcę bardzo podkreślić swoją osobistą wdzięczność wobec moich najbliższych współpracowników. Pozwólcie państwo, że podam konkretne przykłady tej jakości pracy pana prezydenta Macieja Buczyńskiego jako mojego bezpośredniego współpracownika, jako zastępcy prezydenta miasta, odpowiedzialnego w Urzędzie Miasta bezpośrednio między innymi za obszar inwestycji. Z dumą i wielką satysfakcją podkreślamy, że przez tych niemal 5 lat obecnej kadencji naszego samorządu, gdy mam zaszczyt reprezentować mieszkańców Białej Podlaskiej i kierować jej rozwojem jako prezydent, to okres bezprecedensowego, historycznego rozwoju, ofensywy inwestycyjnej, która w tej chwili sięga już 300 kilkudziesięciu milionów nakładów inwestycyjnych zrealizowanych przez nas w Białej Podlaskiej w tym okresie. Pracy i efektów, które zawdzięczamy bardzo skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, ale przede wszystkim bardzo efektywnego ich wykorzystania. Z wdzięcznością i ogromną osobistą satysfakcją wysłuchujemy, także wspólnie z panem prezydentem Maciejem Buczyńskim, dowody uznania i wdzięczności, jakie płyną od mieszkańców miasta, bo widzimy, jak dynamicznie, niemalże z dnia na dzień zmienia się na naszych oczach oblicze naszej lokalnej społeczności, naszej małej ojczyzny. Nie ma osiedla, na którym nie powstawałyby nowe ulice, chodniki, drogi pieszo-rowerowe. Podwoiliśmy w zasadzie już nawet w jeszcze większym stopniu liczbę rond jako tych najbezpieczniejszych i zapewniających największą płynność ruchu, skrzyżowań. Będziemy budowali kolejną mostową przeprawę przez miasto. Wreszcie
zrewitalizowaliśmy dzięki ogromnemu wsparciu środkami unijnymi naszą perłę historycznego, kulturowego dziedzictwa, założenie zamkowo-parkowe Radziwiłł, w którym się w tej chwili znajdujemy. Wybudowaliśmy nowy stadion i mógłbym tak przez pół dnia wymieniać, bo to są setki tytułów inwestycyjnych, które za te przekraczające już 300 milionów złotych nakłady zrealizowaliśmy w ciągu tych niespełna 5 lat w Białej Podlaskiej. Wyobraźcie sobie Państwo, zawsze z satysfakcją i wdzięcznością wobec moich współpracowników to podkreślam, że jestem pierwszym prezydentem miasta, który pracuje tylko z jednym zastępcą. To właśnie ten fakt powołania przeze mnie na stanowisko zastępcy bezpartyjnego fachowca, niesamowicie doświadczonego samorządowca spowodował, że mogłem mieć ten komfort, bo przy tak pewnym i pracowitym oraz merytorycznym oparciu we dwóch, choć z całym szerokim bardzo zespołem, tę wdzięczność również kieruję zawsze wobec naszego najbliższego współpracownika, kierującego pracą gabinetu prezydenta, naczelnika Wojciecha Sosnowskiego. Z takim powodzeniem prowadzimy Białą Podlaską drogą rozwoju. To pan prezydent Maciej Buczyński na co dzień jest tą prawą ręką, jeszcze raz chcę to podkreślić, która czuwa nad tym procesem inwestycyjnym jako jedyny zastępca prezydenta. Wiecie też Państwo, że moja nieprzejednana postawa wobec zakusów różnych środowisk na konfitury płynące z wykonywania władzy spowodowała, że dziś jako prezydent miasta mierzę się z nieprzychylną postawą dwóch środowisk w Radzie Miasta. Ale mam komfort działania dzięki wspaniałemu oparciu klubu radnych, któremu przewodniczy pan Robert Woźniak, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, ale w tym właśnie klubie radnych, tym głosem rozsądku, zrównoważenia płynącego z ogromnego doświadczenia samorządowca kilku kadencji, doktora teologii, wieloletniego nauczyciela naszych szkół, także wykładowcy filozofii w Bialskiej Akademii, pana doktora Edwarda Borodiuka. Ta drużyna, którą wszyscy wspólnie stworzymy, która wspólnie z mieszkańcami miasta, we współpracy z najróżniejszymi miejskimi środowiskami, pcha do przodu rozwój Białej Podlaskiej, dziś staje przed Państwem, pokornie prosząc o głosy na naszych kandydatów, dając jednocześnie na podstawie doświadczenia ich dotychczasowej pracy rękojmie jakości ich pracy w nowej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo wszystkim Państwu za to dziękuję. Kłaniam się z wdzięcznością moim wszystkim współpracownikom. Dziękuję Panie Prezydencie. O zabranie głosu poproszę Pana posła Stanisława Żmijana. Szanowni Państwo, te jesienne wybory to będą bardzo ważne wybory. One będą nie mniej ważne niż te z 1989 roku. Rozstrzygnięcie w tych wyborach zadecyduje o przyszłości Polski nie na najbliższe 4 lata, ale na najbliższe dekady. Wyniki tych wyborów zadecydują, czy Polska będzie demokratyczna, praworządna, tolerancyjna, zwrócona z uśmiechem twarzą do cywilizacji zachodniej, cywilizacji miłującej rozwój i pokój. Albo Polska będzie zwrócona twarzą do cywilizacji wschodniej, dzisiaj można powiedzieć wprost po brutalnym ataku na Ukrainę przez Rosję, do cywilizacji barbarzyńskiej. Pan prezydent mówił o imponującym rozwoju Białej Podlaskiej. I proszę zauważyć, w czasach, kiedy niestety rządzący dzisiaj kierują środki nierówno, niesymetrycznie, zdecydowanie wyróżniają, preferują tych, którzy popierają PiS, tych, którzy należą do PiSu. Jak Biała Podlaska dzisiaj by wyglądała, gdyby w Polsce od 2 lat co najmniej pracowały pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Przypomnę, to jest
760 miliardów złotych. To właśnie o to idzie ta gra w tych wyborach. Czy te pieniądze wpłyną i my naprawdę ruszymy z dużym impetem, właściwym właśnie takiemu narodowi i tak pięknemu krajowi jak Polska. Na liście jest 24 nazwisk. Tych z Białej Podlaskiej, których prezentował pan prezydent, ale także z innych miejscowości. Naprawdę mamy najlepszych, wybranych z najlepszych. Zagłosujcie po prostu na tych ludzi. To bardzo ważne dla Polski, dla Białej Podlaskiej, dla regionu lubelskiego, dla nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę zastępcę prezydenta Białej Podlaskiej, pana Macieja Buczyńskiego. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi za tak dobrą rekomendację, takie wprowadzenie. W zasadzie mógłbym już nic nie dodawać od siebie, bo w zwyczaju nie mam chwalenia się i mówieniu o swoich mocnych stronach, ale to zobowiązanie i rekomendacja jest dla mnie wyzwaniem do rzetelnej pracy, zarówno podczas kampanii, jak i podczas przyszłej pracy parlamentarzysty, bo wierzę w efekt finalny sukcesu, bo po to tutaj jesteśmy. Dziękuję wszystkim środowiskom, które są tutaj z nami, wam wszystkim, którzy mnie wspieracie, przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej, klubowi radnych Koalicji Obywatelskiej z miasta Biała Podlaska, z powiatu bialskiego, środowiskom nauczycieli, środowiskom emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, przedstawicielom Komitetu Obrony Demokracji, również środowiskom politycznym wchodzącym w skład Koalicji Obywatelskiej, przedstawicielom Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej oraz, tak jak już powiedziałem, ludziom wszystkim, którym nie obca jest idea demokracji. Dlaczego startuję, można zapytać? Bo wierzę w dobre wzorce, wierzę w ideały, wierzę, że Polska zasługuje na miano kraju europejskiego, że wśród krajów europejskich demokratycznych jest należne miejsce Polski, wśród narodów o podłożu demokratycznym. Dziękuję serdecznie też swojej rodzinie, mojej małżonce, która mnie wspiera, bo bez jej wsparcia ta decyzja może by nie była tak oczywista w moim przypadku. Jako doświadczony samorządowiec też dziękuję wszystkim kolegom, dzięki którym te efekty pracy mogły się pojawić. To nie jest tak, że człowiek działa w pojedynkę. Zawsze ten team jest najważniejszy, o którym powiedział pan prezydent. Są też moi synowie. I po części robię też to dla nich, bo często rozmawiamy w domu i synowie, już jeden nastolatek, drugi już ponad 20 lat, mówią: tato, co będzie dalej z naszym krajem? W jakiej Polsce będziemy żyli? Czy grozi nam dyktatura? Ja mówię: synu, to zależy wszystko od nas, w jaki sposób się zaangażujemy, z jakim przekonaniem i determinacją będziemy walczyć w tych najważniejszych sprawach. A jedyne, co możemy zrobić, to się zaangażować. Dlatego też proszę do wszystkich sympatyków Koalicji Obywatelskiej, do wszystkich sympatyków idei demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, idei samorządności, bo w samorządzie jest ta siła, bo jest samorząd z reguły jest najbliżej obywatela. Takie były założenia reformy samorządowej. I dzisiaj mamy wrażenie, że to wszystko zaczyna w jakiś sposób tracić na znaczeniu. Tylko dlatego, że pewne idee przestały mieć coś wspólnego z rzeczywistością, a dryfujemy, tak jak poseł Stanisław Żmijan powiedział, w kierunku kultur wschodnioeuropejskich. Miejsce naszego spotkania też nie jest przypadkowe. Jest to zespół zamkowo-parkowy Radziwiłłów. Uzyskał swój autentyczny blask dzięki funduszom unijnym, dzięki ogromnej ilości euro płynących z Unii Europejskiej, dzięki naszemu umiejętnemu pozyskiwaniu środków i pisaniu wniosków o fundusze europejskie. Nieskromnie przyznam, że mam w tym swój wkład,
że już na przestrzeni tych 20 lat pracy w samorządzie przyczyniłem się do tego, że Biała Podlaska staje się piękna, staje się miastem europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko mam na myśli infrastrukturę, ale również szereg ofert, całą ofertę kulturalną, społeczną, czy też związaną z opieką ludziom starszym i najbardziej potrzebującym. Swoje doświadczenie chciałem zaoferować swoim wyborcom, prosić o poparcie w nadchodzących wyborach. Przybij piątkę, takie mam hasło kampanii, także bardzo dziękuję za poparcie, proszę o to poparcie i do zobaczenia 15 października 2023 roku. Dziękuję bardzo. Przybij piątkę. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę radnego, pana doktora Edwarda Borodiuka. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Kiedy patrzę na państwa, nasuwa mi się jedna myśl. Ja jestem owoc późno dojrzewający. Jestem radnym kilku kadencji Rady Miasta Biała Podlaska. Zainspirował mnie do startu w wyborach mój przyjaciel świętej pamięci Riad Hajdar, z którym miałem spotkanie w parlamencie, który zaprosił radnych miasta, emerytów i rencistów służb mundurowych i na odchodne powiedział te słowa: Edziu, startuj w następnych wyborach do Sejmu. W ten sposób wypełniam niejako wolę świętej pamięci Riada Hajdara. Zwracam się teraz do wszystkich moich znajomych, uczniów, studentów AWF-u, PSW i Akademii Biarskiej oraz tych, którzy mnie zachowali w życzliwej pamięci, o poparcie mojej kandydatury. Moje doświadczenie, dobra znajomość problemów naszego regionu to są moje główne atuty. Wydaje mi się, że pewną szansę mam, dlatego zwracam się do wszystkich, którzy mnie popierają. Nauczyciele, którzy będą moimi wyborcami, to najbliższe moje środowisko. Dlatego też moje hasło takie jest: nauczyciel, któremu można zaufać. I czas na dobrą zmianę. Dziękuję. Dziękuję pięknie kandydatów. Chciałbym, aby jeszcze kilka zdań do nas powiedział przewodniczący klubu radnych, pan Robert Woźniak. Dziękuję. Szanowni państwo, jako przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej jestem niesamowicie zbudowany tą pozytywną energią, patrząc na te uśmiechy, na tą siłę. Jestem spokojny o wynik. Szanowni państwo, Polska w naszych sercach. Czyż może być jakieś piękniejsze hasło w tej kampanii? Patrząc i współpracując na co dzień z panem wiceprezydentem miasta, oczywiście z prezydentem miasta, jak i radnymi klubu obywatelskiego, patrząc na to, jak się miasto rozwija i jaka współpraca jest między tymi osobami, jestem spokojny o wynik. Niech ta piękna pogoda prowadzi nas wszystkich po zwycięstwo, bo my wszyscy mamy Polskę w naszych sercach. Polska w naszych sercach to Polska wielu różnych środowisk. Niezmiernie miło mi powitać wśród nas szefa Lubelskiej Inicjatywy, Adama Wiczuka, którego też proszę o zabranie głosu w kilku zdaniach. Witam państwa serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że idea zapoczątkowana 4 lata temu jest kontynuowana. Potwierdza
to, że jesteśmy w tym samym miejscu co 4 lata temu, wierzę, że nasze miasto, Biała Podlaska, będzie miała swoich reprezentantów wybranych z list koalicji, z listy Koalicji Obywatelskiej. Wszystko oczywiście pozostaje w woli wyborców. Wierzę w to gorąco, że nasze miasto, podkreślę to jeszcze raz, już w październiku będzie mogło cieszyć się z nowych parlamentarzystów. Osobiście też mam satysfakcję z tego, że osoba, przy której zaczynałem swoją karierę zawodową, też zdecydowała się podjąć rękawice, podjąć ten trud, aby o głosy wyborców, głosy bialczan, zawalczyć. Wierzę w to, że w październikowych wyborach nasza Polska się zmieni i zmieni się tylko i wyłącznie na lepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Polska to my, Polska to lokalne inicjatywy, ale Polska to też demokracja. Nikt tak nie broni demokracji jak Komitet Obrony Demokracji. Wśród nas jest lider Bielskiego Kodu, pan Stanisław Dębowski, którego proszę o zabranie głosu. Tak jak powiedziano, Komitet Obrony Demokracji broni demokracji i stąd popiera wszelkie partie, które to samo robią. To znaczy popieramy i będziemy popierać na wszelki możliwy i potrzebny sposób Koalicję Obywatelską. Będziemy popierać również Trzecią Drogę, również Nowolewicę i osobę z Paktu Senackiego, pana Marka Sulimę, który jest przedstawicielem organizacji demokratycznych. O tym, jak ważne to są wybory, to już inni przede mną powiedzieli, więc nie będę powtarzać. W każdym razie zaapeluję do państwa, pójdźmy jak najbardziej licznie na te wybory, wypełnijmy swój obywatelski obowiązek, to nie przesada. Tym obowiązkiem obywatelskim będzie zagłosowanie na partie demokratyczne, na któreś koalicję czy z partii demokratycznych. To jest jedna sprawa, a również nie pozwólmy sobie ukraść wyborów, czyli weźmy udział w komisjach wyborczych jako członkowie komisji wyborczej, czy mężowie zaufania, czy też obserwatorzy społeczni. Dlaczego te wybory są takie ważne, powiedziano przede mną. Ja jeszcze tylko od siebie dodam, że jeśli by PiS wygrał wybory, to wspólnie z Konfederacją z pewnością wyprowadzą nas z Unii Europejskiej. Jeśli zostaniemy wyprowadzeni z Unii Europejskiej, a oni to zrobią, to skończą się dopłaty dla rolników, skończą się pieniądze z KPO i wszelkie pieniądze unijne. Między nami a innymi państwami powstaną granice, które będzie trzeba przekraczać na podstawie paszportu. Będą problemy z wyjazdami zarobkowymi. To wzrosną oczywiście ceny, drożyzna, którą teraz doświadczamy, będzie jeszcze większa. To powiedzmy gospodarczo, a ze względów politycznych to Polska znajdzie się znów w fatalnym położeniu między silno, agresywno mocarstwowo Rosją, a silnymi Niemcami, z którymi nie będziemy już w tej samej organizacji społecznej. Dlatego odsuńmy PiS od władzy, tak jak w Białej odsunęliśmy pisowskiego prezydenta od władzy, tak samo zróbmy to w Polsce i zwyciężymy. Brawo. W naszym mieście jest mnóstwo pozytywnej energii, stąd tyle osób dzisiaj przyszło. Drodzy państwo, czy macie jakieś pytania do naszych kandydatów? Jeżeli tak, to są do państwa dyspozycji. Proszę bardzo, pani Janna.
Jeśli zajdzie taka konieczność podyktowana wydarzeniami kalendarza kampanii wyborczej, to jak najbardziej planuję wzięcie urlopu. Natomiast jako osoba odpowiedzialna uważam, że w tej chwili jestem w stanie godzić zarówno obowiązki wynikające z pracy zastępcy prezydenta, jak czas popołudniowy i weekendowy poświęcać na kampanię. Na szczęście nie działam sam, nie działam w pojedynkę. Mam za sobą liczne grono osób, którym jeszcze raz dziękuję za wsparcie, dlatego też mogę sobie pozwolić na to, żeby też wspierać nasze miasto i prezydenta Michała Litwiniuka w rozwoju bardzo spektakularnym i pełnym sukcesów podczas tej kadencji. Dziękuję. Drużyna Maćka za nami. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Między innymi. Nie miał pan takiej ochoty, żeby rekomendować jednak spośród swojego ścisłego obrona współpracowników z ramienia Platformy Obywatelskiej, bo tutaj panowie są wystawieni bez kandydatów, tak? W pytaniu pani redaktor wkradła się pewna nieścisłość. Jeden z dwóch rekomendowanych przez nas kandydatów, pan dr Edward Borodiuk, jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Obydwaj nasi kandydaci mają moje i naszego środowiska pełne poparcie. Dziękuję bardzo za takie docenienie mojej roli jako prezydenta i przewodniczącego struktur. Natomiast te rekomendacje daje kandydatom cała organizacja. Nie jest to indywidualna decyzja kogokolwiek z nas, nawet jeżeli pełni tę zaszczytną funkcję przewodniczącego. To są nasi zadeklarowani i wystosowani na listy wyborcze kandydaci z Białej Podlaskiej. Chcę też przypomnieć, że na całej liście kandydatów Koalicji Obywatelskiej w naszym okręgu są aż 24 osoby. To jest pełen, kompletny skład kandydatów na tej liście, podwójny w stosunku do liczby mandatów możliwych do zdobycia w tym okręgu i cieszymy się, że wśród nich znaleźli się także kandydaci z Białej Podlaskiej. Nigdy na listach naszego środowiska przedstawiciel Białej Podlaskiej nie miał tak wysokiego miejsca jak pan prezydent Maciej Buczyński startujący z piątki. Dziękuję bardzo. Koalicja Obywatelska to fajni ludzie z fajnym przewodniczącym Donaldem Tuskiem, tak jak pan prezydent Michał Litwiniuk mówił. To, że są samorządowcy, osoby związane z naszym środowiskiem, to naprawdę wielki atut, także też tu podziękowania do szefostwa partii, że tak wysokie miejsce na liście dostał nasz zastępca, pan Maciej Buczyński. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja pozwolę sobie jeszcze państwa zaprosić do przekazywania informacji o tym, że zbieramy podpisy zarówno w parku, jak i w każdym dniem popołudniami na Placu Wolności. Jeżeli są osoby chętne, można również zanieść listę, czy się podpisać w sklepie, w serwisie Marzej GSM Plac Wolności 27 pomiędzy godziną 10 a 16.30. Zbieramy podpisy do końca tygodnia i później jeszcze troszeczkę dozbieramy, ale chcemy jak najwięcej ich nazbierać. Także zachęcam państwa do rejestracji na stronie pilnujewyborów.okw.pl. I jeżeli to wszystko, to dziękuję pięknie panu prezydentowi, kandydatom. Także słuchajcie, wszystko w naszych rękach. Zapraszamy na wybory 15 października 2023 roku i poproszę jeszcze do pamiątkowego zdjęcia.